Powiem wam szczerze, to jest efekt mojego zbierania śmieci charytatywnie dla dobra gminy Celestynów. I to jest efekt zbierania śmieci z ulicy Podgórnej, ze strony lewej od strony wyjazdu z Celestynowa na Regut i kawałka Reguckiej. I zobaczcie, co znalazłem. Znalazłem takie coś. Jest to żwirek dla kota. Nie wiem, kto jest głupi. Wrzucić do lasu, zasypać liściami. Tutaj próbowałem wziąć, dźwignąć to, to mi się porozrywało i cały żwirek się wysypał. A tu jest pęknięty, więc po prostu sam żwirek wysypia reklamówkę do śmieci. Nie wiem, czy ludzie są tak głupi, że nie umieją czegoś takiego po prostu do... na przykład, nie wiem, gdzieś opróżnić czy coś. A jeszcze kupa śmieci została tam w lesie, więc będzie co zbierać. Naprawdę, no głupota ludzka mnie rozpierdala po prostu maksymalnie. Bo ja nie wiem, czy to kurwa małpa w garniturze jest głupia, czy człowiek cywilizowany, który wywala śmieci do lasu. Odpowiedzcie sobie sami na to.